Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze, dwa krótkie pytania. Projekt tej ustawy miał być projektem rządowym. Dlaczego od tego odstąpiono? Czy dlatego, żeby ominąć obowiązek konsultacji społecznych i wykluczyć z dyskusji przeciwników GMO i wysłuchania ich argumentów? I druga kwestia. Wiemy już, że wieloletni program wspierania krajowych źródeł białka roślinnego, produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach, a także inne formy pomocy nie były skuteczne i atrakcyjne dla rolników, nie przyniosły też oczekiwanych efektów. Tak więc, czy jest przewidywana modyfikacja tego programu? Jeśli tak, to na czym będą polegały te zmiany? Dziękuję bardzo.